1 maja w święto pracy pod pomnikiem pomordowanych spotkali się przedstawiciele SLD oraz Twojego ruchu. Złożono kwiaty oraz opowiedziano historię święta pracy. 1 maj 2014 roku to również 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji podsumowano współpracę z Unią Europejską oraz opowiedziano o sytuacji panującej w kraju. Koleżanki i koledzy oraz zaproszeni gości. W imieniu zarządu SLD chciałbym Was powitać, jak co roku na 1 maja, święcie ludzi pracy, które w tym roku jest wyjątkowe, ponieważ łączy się z 10. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest więc mi tym bardziej miło, że w dniu tak ważnym dla wielu Polaków przyjście tutaj stało się dla tak wielu zgromadzonych osób nie tylko powinnością, ale także przyjemnością. Byłoby nas tu zapewne wiele osób więcej, ale część naszych kolegów i koleżanek oraz zaprzyjaźnionych organizacji wyjechało na pochód pierwszomajowy do Warszawy. Dlatego oprócz tego chciałbym bardzo serdecznie powitać te osoby, które tutaj do nas przybyły, czyli koleżanki i kolegów z SLD, przedstawicieli Twojego ruchu, przedstawicieli OPZZ, Związku Nauczycielstwa Polskiego w postaci przedstawicieli zarządu, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Związku Emerytów i Rencistów, Związku Kombatantów RP i osób represjonowanych politycznie oraz Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Klub Integracji Europejskiej. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. 1 maja to 10. rocznica integracji Polski z Unią Europejską. Polskę do Unii Europejskiej wprowadził rząd Leszka Millera. Od ponad 100 lat 1 maja na całym świecie obchodzone jest święto pracy. Data ta związana jest z upamiętnieniem brutalnie stłumionego strajku robotników w Chicago, które miało miejsce 1 maja 1886 roku. W 2014 roku lewicowa Europa będzie pamiętać o 150. rocznicy powstania międzynarodów. Karol Marx był pierwszym przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. Dziś, 150 lat później, w kapitalistycznej i oligarchicznej Polsce znowu trzeba upominać się o 8-godzinny dzień pracy. Doceniamy zmiany w naszym kraju, ale gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Nasz rząd sukcesywnie wycofuje się z odpowiedzialności za państwo. Z jednej strony wysokie bezrobocie, bieda, ubóstwo, głodne dzieci i pogłębiające się z roku na rok rozwarstwienie społeczne, a z drugiej wśród wielu polskich kapitalistów uważa, że państwo zbyt wiele wydaje na bezdomnych, chorych, biednych i wykluczonych. Bezrobocie w kraju mamy na poziomie 13-14%. A jeśli policzyć tych, którzy wyjechali za chlebem, wynosiłoby 25-28%. W szkole uczą, że bezrobotny to człowiek, któremu nie chce się pracować. Ta sytuacja to świetne usprawiedliwienie dla władzy, żeby nic nie musiała robić. Kapitalizm, choć przez wielu wymarzony, większość rozczarował głównie dlatego, że razem z nim wkroczyły bardzo poważne nadużycia finansowe i złe traktowanie pracowników. Jesienią 2011 roku rząd Platformy Obywatelskiej znowelizował ustawę o ochronie lokatorów. Przepisy te umożliwiają dziś wyrzucanie na bruk kobiet w ciąży, niepełnosprawnych, inwalidów, rencistów i dzieci. Swoimi działaniami rząd wspiera deweloperów, którzy dzięki temu są w stanie utrzymać ceny mieszkań na sztucznie wysokim poziomie. Dzieje się tak, gdyż lobby dewelopersko-bankowe powiązane jest z politykami. Obecna liberalna koalicja rządzi dla biznesu. Państwo silnym nie odmawia bankom i korporacjom, a pogrywa z najsłabszymi. Odmawia bezrobotnym, niepełnosprawnym i wykluczonym. Polska szybkimi krokami zmierza ku katastrofie demograficznej. Zabraknie więc ludzi czynnych zawodowo do tego, by zapewnili wszystkim emerytom odpowiednie świadczenie. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej z kraju wyjechało 2,2 miliona ludzi, głównie młodych, zdrowych, często dobrze wykształconych. Młodzi Polacy wyemigrowali z kraju nie tylko za pracą, ale za normalnością. Polityka demograficzna realizuje się dziś na emigracji.
Jedni za taki stan rzeczy obwiniają kryzys, drudzy obecny inny rząd, a inni przyczyn niepowodzeń upatrują w początkach transformacji reformacji. W związku z 25. rocznicą Okrągłego Stołu oraz wyborów czerwcowych 1989 roku należy przypomnieć, że z mapy Polski zniknęły wielkie zakłady pracy dające tysiącom Polaków. Proces prywatyzacji był jednym wielkim skandalem. Sprzedaliśmy firmy za bezcen. W polskich rękach nie ma już właściwie banków, przemysłu, prasy, wielkiego handlu, a ogromna część zysków odprowadzana jest za granicę. W okresie minionego 25-lecia niewiele zrobiono, aby zbliżyć politykę społeczną Polski do standardów Unii Europejskiej. Świat władzy zupełnie się rozjechał ze światem, który od państwa oczekuje pomocy i wsparcia. W kraju rząd nadal zajmuje się walką polityczną, a nie rozwiązywaniem problemów. Bogactwo i pomyślność kraju tworzą zakłady pracy wytwarzające dobra materialne. Po pierwsze, trzeba mądrze zainwestować pieniądze z Unii Europejskiej. Jednak, żeby je uzyskać, w przypadku każdego projektu musimy też mieć własny wkład. Nie zapomnijmy też o pogłębiającym się zadłużeniu długu publicznym, który dzisiaj wynosi około 1 biliona złotych. Jeśli w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 nie zmodernizujemy gospodarki, to w Polsce zatańczy Greg Zorba i będziemy mieli w Polsce trwanie 50% bezrobociem wśród młodzieży. O wolności, równości i sprawiedliwości społecznej w Polsce będziemy mówić dopiero wtedy, gdy ten system segregacji ekonomicznej zostanie zniesiony. Wolność polityczna powinna iść w parze z wyzwoleniem spod presji ekonomii. Lewica społeczna jest dziś ważnym nurtem przyszłościowym. Inny świat jest możliwy. Możliwe jest stworzenie państwa, które służy swoim obywatelom i rozwiązuje problemy. Musimy zrealizować nasze marzenia o lepszym świecie. Niech się święci 1 maja. Dziękuję. To było naprawdę wielkie święto ten dzień. A obecnie no nie ma tych ludzi, którzy mogliby iść, bo nie ma tych zakładów pracy. Wszystko zostało polikwidowane w imię, właśnie ten sam człowiek się zastanawia dlaczego. Przecież jeżeli wybudowano coś dla nas, myśmy to wybudowali, to teraz się to sprzedaje i te pieniądze idą, są skonsumowane. Jeżeli to było wszystko takie złe, to dlaczego te pieniądze nie idą dla emerytów, rencistów, na ich emerytury? A niech rząd pokaże, jak on jest w stanie wypracować to, żeby mieć dla siebie pieniądze. Przecież oni żyją z tego, co się zrobiło kiedyś. A obecnie, jeżeli wszystko sprzedadzą, a sprzedają wszystko, to nie będzie. Nie będzie z czego żyć. Nasza młodzież wyjeżdża za pracą za granicę, tak jak wspomnieli poprzednicy. Bo nie ma pracy. Nie ma zakładów pracy. Zobaczcie Państwo, jeden z takich ostatnich naszych bastionów w Grudziądzu to jest WZU. Co w tej chwili się z nimi wyprawia? Minister Obrony Narodowej ma prawo, powiedzmy, zupełnie inaczej tym zagospodarować i zrobić. On robi wszystko, chyba żeby to upadło. Nie wiadomo dlaczego, ale miejmy nadzieję, że przyszłość pokaże, że odbudujemy to wszystko, to co zostało stracone, to co zostało tych robotników. Bo jeżeli nie robotnik tylko może wypracować jakieś dobro narodowe, bo urzędnik tego nie zrobi. Urzędnik jest konsumentem, a robotnik jest tym, który wypracowuje. Nie mając zakładów pracy, nie mamy przyszłości. Supermarkety nie dadzą nam przyszłości. My musimy mieć przemysł, musimy mieć zakłady pracy. Nasze, polskie. Dziękuję, że wszystkim to my odbudowaliśmy nasz kraj z gruzów i nieszczęśliwych potów. Rąk przy budowie nowych osiedli zakładów pracy. Oddaliśmy swoje młode, dojrzałe życie na pracę w naszej ojczyźnie. A dzisiaj w ramach podziękowania wszystkie kolejne rządy, czy to z prawej, czy to z lewej opcji, a przecież wolnej Polski dajecie nam jeden i poniżenie. Niedostatek nas i naszych rodzin. Dziś doczekaliśmy się marnotrawstwa polskiego majątku, wspólnie wypracowanego, który bezmyślnie sprzedajecie od lat za bezcen nielicznej grupy cwaniaków w kraju i za granicą. Czy nie żal wam, panowie, że kraj upada, społeczeństwo w roku na rok coraz najbardziej ubożeje? Nie wam nie jest żal, że i wasze dzieci nie chodzą głodno spać? Nie martwcie się, za co zapłacić należności, a dzieci wasze studiują na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.
To my, emeryci, renciści, bezbronni pracownicy o najniższych dochodach, odczuwamy na własnych grzbietach i żołądkach waszą transformację ustrojową. Jesteśmy dyskryminowani nie tylko ekonomicznie. Tworzenie ustawy tak niejasne, że społeczeństwo nie jest już w stanie je zrozumieć, ale wy za to, panowie, umiecie interpretować, że wasz własny potrzeb to w majestacie prawa. Pamiętajcie o nas tylko w czasie trwania kampanii wyborczej. O, przepraszam, pamiętajcie tylko naszych potencjach głosach, bo przecież nie pamiętacie, jak my żyjemy, a my żyjemy za 500 tysięcy złotych. Płacimy czynsze, inne świadczenia. A pamiętajcie, ja ciągle podnoszę, rozpoczął się rok i proszę podwyżki. Ile my mamy dzisiaj zadłużenia w energii, w mieszkaniach. Tu koledzy powiedzieli, że nawet na bruk wywalają. Dla nas w jaki sposób? Stosunki do dochodu. Śmieszne, prawda? Jesteśmy starzy, schorowani, więc musimy kupić lekarstwa, o których również pamiętacie, żeby cenę podnieść i wyłączyć z listy dodatkowej. No i pozostaje nam 100-300 zł na chleb powszedni, a czasami na kawałek chleba czy kiełbaski. Panowie politycy, czy nie jest wam wstyd prowadzić dalej bezduszną, skandaliczną politykę społeczną, ekonomiczną wobec starych i schorowanych emerytów, rencistów, wobec bezrobotnych społeczeństwa? Wam, drodzy prominenci, pochwały zagranicznie w dziedzinie ekonomii dają wielkie uchwały i gratyfikacje, a nam co? Bieda, bieda, bieda. Pamiętajcie, moi koledzy, koleżanki, nasz Grudziądz to był potężny, jedyny Grudziądz w naszej ojczyźnie, uprzemysłowiony i uzbrojony. Pytam się, kto to sprzedał? Kto dzisiaj rządzi? To dzisiaj urząd miasta musimy rozbić, kochani, bo dzisiaj wszystko się dzieje przeciwko nam. Ci walczą, pamiętajcie, że nie wszyscy dobrze myślą, ale są tacy, co sercem podchodzą do prostych ludzi, a reszta się wywyższa tylko dla kariery, dla pieniędzy. To musi się skończyć w narodzie naszym polskim robotniczym. Popatrzmy sobie, 3 urzędy tylko, nie będę wymieniał, bo jeszcze tutaj mogę być ukarany. Ale kiedy ktoś nabroi, kropkę zrobią, nie ma prawa się odwołać nawet do prokuratury. Tak są zgromadzeni, wujek, ciotka, tam innych pokrewieństwo w każdym z tych dziedzinach. To musi się dyktatura skończyć. Przystępujemy do głosowania. Dlatego proszę was, mieszkańców, do rodziny całej, idźmy na te wybory. Musimy rozbić tą dyktaturę. Jedni mają po 3 wile, po 4 wile, po 2 wile, a my nawet na chleb nie mamy. Komu drogi co budują? Popatrzmy sobie, nie będę wymieniał po nazwiska. Żółć pęka, a niektórzy nawet do domu nie mogą trafić, jak deszcz pada, chodzą po mokrej wodzie, po kałużach. Moi drodzy, czuwajmy. Czuwajmy i musimy czuwać, bo ja dzisiaj też miałem być w Warszawie. Ale pamiętajcie, od lata 50. moja piersiówka łączy nas. Lejemy co po małym i musi być zgoda. Nie wolno nas rozbijać. To jest pamiątka od lat i tutaj można posmakować gdzieś w tej chwili zakropione. Ale pamiętajcie, nie wolno rozdzielać nas. My mamy się łączyć, pomagać wzajemnie. Ma być jedna rodzina w Grudziądzu. A my co robimy? Ten taki, owaki, ta partia taka, tam jeden na drugiego leci. Wstyd mi tu. Co mam przekazać moim wnukom? Że sąsiad z sąsiadem nie rozmawia, bo on w lewicy, ten jest w prawicy? To jest jedna rodzina. I to są bracia i siostry. Nie wolno nam się dzielić. I pamiętajcie, milczenie jest złotem, ale chciałbym, żeby dzisiaj, chociaż są 2 święta, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, dobrze wstąpili. A gdzie te nasze pieniądze z Unii się podzieli? Co oni zrobili? Kursy dla biura pracy? I co z tych kursów wyszło? Gdzie są zakłady? Gdzie są wyuczeni nasi ludzie, młodzież? Wstyd, bo mój syn sam w Holandii już więcej nie chciałby tu wrócić. Tata, nie mam po co wracać.
potrafił sobie dom kupić i pracuje 2 tygodnie w terenie na tirach i tydzień w domu jest. Ale mówi, tata, nie poznaję mojego grudziądza naszej Polski, kochany. Ja kocham Polskę, ale po co ja mam wracać tam? Po biedę? I dlatego mówię, kochani, nie kłóćmy się, nie róbmy nienawiści, łączcie się, bo pamiętajcie, w narodzie jest silna. Nie ma żadnego prezydenta, żadnego marszałka. W narodzie jest siła. Widzicie, co się w Rosji robi, w Ukrainie. To jest potęga siła, a my takie słabe jesteśmy? Nie. Liczę na to, bracia i siostry, walczmy to, co mamy i starajmy się o wszystkie. Niech święci 1 maja.